nie wyszli, tak robisz, jak ta ręka ci ucieknie. Tak. To ten bark zaczyna się obniżać. A jak to jest właśnie obie masz, to tak, o. No ten trochę tak, ale to przez to, że nogę masz, dobra, o, w ten sposób. Dobrze jest. Jeszcze myślę, bo w tej pozycji faktycznie, jak już później przechodzisz z pleców na przód, czy przejść, ale żebyś sobie znowu od nowa zrobił. Bardzo ładnie. Przodu. Do przodu. O właśnie. Bardzo dobrze. Ty możesz robić co chcesz, to jest układ dowolny. Tutaj nie ma, że ty musisz, nie? Wiesz, masz czas na to, żeby się wyluzować? Rozluźnić mięśnie? Bardzo dobrze. Przodem. Brzuch. Fajnie. Dobrze. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku już tutaj z przygotowań do zawodów. Co prawda po krótkiej przerwie, bo mieliśmy troszeczkę dłuższą przerwę od kolejnego odcinka, ale było to spowodowane pewnymi rzeczami, o których zaraz Wam powiem. Wracając do mojego poprzedniego startu, bo ten ostatni odcinek był już w okresie, kiedy zacząłem już ładowanie przed startem, więc żeby wrócić do tego i sprostować, no to wyszło tak, że zająłem piąte miejsce, jeżeli chodzi o konkurencję Classic Physique. Jeżeli chodzi o konkurencję Men's Physique, no to tutaj zająłem trzecie miejsce, z czego można powiedzieć, że jestem mega zadowolony przez pryzmat tego, że tą decyzję o udziale ale w tej konkurencji, no, że tak powiem, podjąłem z marszu, bo tydzień przed zawodami, więc tam i pozowania, że tak powiem, nie liznąłem ani trochę, ani powiedzmy nie byłem przygotowany na zestawienie w tej kategorii, więc wynik całkiem w porządku. Ja, jak mnie znacie, no to wiecie doskonale, że te trzecie miejsce gdzieś tam mnie nie satysfakcjonowało, ale po dłuższym przemyśleniu gdzieś tam powiedzmy, że można być zadowolonym. Po tym starcie podjąłem decyzję, że nie będę wyruszał na zawody z Chrisem, bo taki gdzieś tam był plan, żeby jeszcze zakończyć ten sezon i zwieńczyć go, tą współpracę z Chrisem właśnie na zawodach w Sopocie, ale pojawiła się taka okazja, gdzieś tam udało się powiedzmy dostać tą kwalifikację na zawody we Włoszech, więc ja w tym samym okresie, w którym Chrisu będzie występował w Sopocie, będę walczył na arenie międzynarodowej w Rzymie. No i tam będę miał okazję zetknąć się już powiedzmy z zawodnikami z całej Europy, być może nawet ze świata. Na pewno ten poziom będzie bardzo duży, bo to są zawody rangi Pro Qualifier. Z czego mega się cieszę, bo szczerze, no fajnie jest zestawić się z takimi zawodnikami i gdzieś tam zobaczyć, no czego jeszcze brakuje, ile trzeba zrobić, żeby dojść do jakiegoś tam poziomu. Oczywiście ja nie będę składał broni i na pewno powalczę tam o jak najwyższe lokaty, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Dlatego też postanowiłem, że no jak już mam się wybrać na takie zawody, no to muszę to zrobić no jeszcze lepiej niż dotychczas i na pewno nie wyobrażam sobie, żebym na ten start pojechał nieprzygotowany, wobec czego dzisiaj zawitaliśmy do Maximus Fitness Studio, do Kamila Kuleja tutaj na pozowanie. No, chłop doświadczony w kategorii i powiedzmy, że naprawdę sylwetka robi wrażenie, no i przede wszystkim to, w jaki sposób potrafi ją pokazać na scenie, bo to jest mega ważne. Można mieć zajebistą formę, można być przygotowanym do zawodów, ale jeżeli nie potrafisz tego pokazać na scenie, to niestety nic z tego nie wyjdzie. Dlatego dzisiaj no mam tą przyjemność tutaj skorzystać z rad Kamila. No jestem nieco zadowolony, bo Kamil gdzieś tam mówi, że nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Myślę, że dasz im popalić, na pewno Cię zapamiętają. Więc. No, więc ja jeszcze mam troszeczkę czasu, żeby dopracować to, co tutaj Kamil mi powyciągał i popodpowiadał.
No jestem mega zadowolony, bo to są może małe szczegóły, małe niuanse, ale jednak mega istotne, bo gdzieś tam jakieś delikatne zmiany w tym pozowaniu, a już ta sylwetka wygląda zupełnie inaczej. Także super, że udało się tutaj dzisiaj trafić. Co prawda nie zrobiliśmy tu dzisiaj treningu, a szkoda, bo ja uwielbiam takie kuźnie, nie takie typowe, chociaż w nazwie jest fitness studio, nie? Ale to nie jest typowe fitness studio, bo to jest powiedzmy taka typowa kuźnia. Więc szkoda, ale myślę, że jeszcze tutaj zawitamy, bo ja też z Marcinem Koselem, trenerem moim, jak wiecie, podjąłem decyzję, że dopóki nie dobijemy tych nóg, no to rezygnuję z udziału w kategorii Classic Physique. No bo piąte miejsce zająłem głównie ze względu na to, że no te nogi uciekają i no niestety dopóki one nie będą na odpowiednim poziomie, to nie ma sensu się gdzieś tam bić z koniem. I stwierdziłem, że jednak ten men's physique to będzie kategoria, w której będę teraz się bawił do czasu, kiedy no rzeczywiście ta sylwetka nie będzie kompletna pod Classic Physique. Jeżeli chodzi o start Chrisa, no dzisiaj go tutaj nie ma z nami, szkoda, no ale też on ma już taki etap przygotowań, że gdzieś tam w wolnych chwilach odpoczywa. Dla niego to jest pierwszy start, więc mega wymagający. Co prawda już ten najgorszy okres ma za sobą, bo rzeczywiście było ciężko, to akurat tutaj nie wspominałem Kamilowi, ale rozmawialiśmy chwilę o Chrisie i rzeczywiście no te 2-3 tygodnie wstecz już była taka obawa, że gdzieś tam się podda mentalnie, przeszedł ten najgorszy okres i dzisiaj już wiemy o tym, że na zawody wyjdzie przygotowany. Ja trzymam za niego kciuki, on będzie walczył. No, myślę, że zrobimy tutaj jakąś wrzutkę, pokażemy Wam formę z ostatniego naszego pozowania. A docelowo, co się uda mu zrobić na tych pierwszych jego zawodach w życiu, no to zobaczymy, bo nie wiemy, jaka będzie konkurencja, nie wiemy, jak będzie liczna, jakie to będą zawody, ale to się wszystko okaże już gdzieś tam na miejscu. Także trzymajcie kciuki również za niego. No my mamy utrudnione zadanie, powiem szczerze, szczególnie ja, bo jednak jestem odpowiedzialny za to, żeby go przygotować do tych zawodów, a sam w międzyczasie będę na zawodach, więc będziemy mieli ten kontakt stricte telefoniczny, będziemy musieli gdzieś tam działać na bazie zdjęć i gdzieś tam relacji takich telefonicznych, ale myślę, że sobie spokojnie poradzimy. Ja oczywiście z Chrisem to ustaliłem. Chrisu wie, jak dla mnie ważny jest start też we Włoszech, wobec czego no, ustaliliśmy, że sobie z tym spokojnie poradzimy. On wyjdzie tutaj, ja wyjdę tam. Miejmy nadzieję, że obaj będziemy uśmiechnięci, zadowoleni na sam koniec i już w następnym odcinku spotkamy się wspólnie, żeby podsumować te nasze starty, tą naszą współpracę. No i w ogóle ten projekt vlogów, w którym pokazaliśmy Wam, jak wyglądał cały ten nasz etap przygotowań do zawodów. Także my już w głowie mamy też kolejne plany. Na pewno nie rozstajemy się i dalsze plany montażowe będą gdzieś tam powielane, ale o tym, co to będzie i w jakim odstępie czasowym, to dowiecie się już za jakiś czas. Także ja zapraszam Was do śledzenia. Jeszcze raz dziękuję Kamilowi. Dzięki wielkie. I miejmy nadzieję, że będę mógł tutaj już za półtorej czy to dwa tygodnie do Kamila zadzwonić i powiedzieć, że no, jego rady rzeczywiście mega się przydały. Jestem o tym przekonany. A co wyjdzie, to zobaczymy. Także trzymajcie kciuki i pozdrawiam. Pozdrawiam.